Mam kryzys wiary. Co zrobić? To jest dzisiejsze pytanie i zachęcam Was, żebyście posłuchali odpowiedzi. Witajcie. Pytanie jest dzisiaj następujące. Co zrobić, jak mam kryzys wiary? Nie chodzi o wątpienie w istnienie Boga, tylko o wątpienie, na co to i po co to wszystko. Cała ta machineria walki dobra ze złem. Wiem, że chodzi o niebo i piekło, ale pytania są w głowie, czemu akurat tak, a nie inaczej to wszystko jest skonstruowane. Przez to myślenie tracę sens wiary. Więc jeżeli chodzi o kryzysy, które mamy, rozumiem, że tak jak powiedziałeś, nie chodzi o kryzys wiary w takim już kierunku, że czy Bóg istnieje, tylko kryzys, że te pokusy, to, że jakby cała walka duchowa, którą przeżywam, czy wchodzić w to, czy sobie po prostu spokojnie żyć, uznawać, że Bóg istnieje i tak się po prostu modlić, czy... Porównam wam to z małżeństwem, bo wydaje mi się, skoro Bóg jest miłością i pokazuje nam, na czym miłość polega, to rozumiemy miłość też w kontekście małżeńskim. Przychodzą takie momenty w małżeństwie. Czy ja mam tak zabiegać o to małżeństwo, czy tak o tę relację cały czas dbać i znowu coś wychodzi, czy po prostu machnąć ręką i po prostu my sobie żyjmy, ty żyj swoim życiem, trochę ja swoim i jakoś tak, żeby to było na większym luzie, a nie, że tak cały czas jesteśmy blisko i... To nie znaczy, że nie będziemy się kochać, że nie będziemy przeżywać pewnych rzeczy, ale jakoś tak po prostu odpuścić sobie, żeby... I to są tego typu wątpliwości. I to jest jakiś wybór. Czy chcesz być w świecie bliskości z Bogiem, i bliskości małżeńskiej, w przeżywaniu jedności ducha, jedności serca, jedności emocjonalnej. Czy chcesz być w tym, czy raczej po prostu luźny związek ten rodzaj pokus, on będzie przychodził. Nie da się, żeby go nie było. Dlatego, że tam, gdzie mamy jakieś wymagania, tam, gdzie życie jest wymagające, co chwilę przychodzą pokusy, odpuść już sobie. Tam, gdzie się uczysz systematycznie, a w pewnym momencie mówisz, po co to nauka, po co to wszystko, odpuść już sobie. No i ten rodzaj, niestety ten rodzaj pokusy, on dopada przez całe życie, jak ktoś od siebie wymaga, jak chce iść za Jezusem. A kroczenie za Jezusem, żeby iść za Jezusem, to jest wymagające. Nie da się bez wymagań miłości. Miłość jest wymagająca. To jest ciągłe bycie w gotowości, żeby służyć, żeby się Tobie powierzyć. Dlatego moja odpowiedź na to pytanie jest taka, jak doświadczysz żywego Boga, jak doświadczysz czegoś więcej, to już to pragnienie się w Tobie będzie pojawiało i wracaj do tego pragnienia. Czyli budź w swoich myślach te momenty, kiedy byłeś zjednoczony z Bogiem. W małżeństwie budźcie między sobą, budź w sercu swoim te momenty, kiedy było Wam naprawdę dobrze, taka rozmowa była, która tak dotknęła głębi, taka modlitwa, że doświadczaliśmy jedności, że się będzie pojawiało pragnienie, ja chcę do tego wrócić, ja chcę o to zawalczyć, nie chcę płytkiego życia. I ten kierunek jest, to jest moim zdaniem lekarstwo na ten rodzaj kryzysu wiary, o którym mówisz. Czyli nie czy Bóg istnieje, czy nie, tylko jakości wiary. I te pokusy będą przychodzić i nas dopadać. Ja prowadziłem niedawno misję Jezusa Miłosiernego. Mówiłem o przebaczeniu, o miłosierdziu. I myślę, że to jest temat, który tutaj po prostu pokazuje taką ciągłą pracę. Także zachęcam Was do odsłuchania sobie tych kazań. Link do tych kazań macie tutaj w opisie. Pierwszy, jak wejdziecie w opis, to pierwszy link, który jest, to od razu będzie playlista z tymi misjami o Jezusie Miłosiernym. Więc bardzo Was zachęcam, żebyście sobie tam przeszli i tego też w wolnym czasie posłuchali. Myślę, że to były dobre rekolekcje pokazujące, że człowiek może się cały czas rozwijać, tylko to trzeba to chcieć. Życie jest naprawdę wyzwaniem, które Bóg nam daje i uzdalnia nas do przekraczania siebie, doświadczenia cudów. I to jest pociągające. Także do tego wracać, że mogą być cuda w moim życiu i tym żyć. Posłuchajcie sobie tego. Tymczasem kciuk w górę. Kto nie subskrybował naszego kanału, to zróbcie to koniecznie. Pytania kolejne pod odcinkiem 200. Z Panem Bogiem.